Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie trochę przewrotny, bo będzie o ubraniach, których nie należy nosić w święta i które naprawdę serdecznie Wam odradzam, jeśli w święta chcecie czuć się elegancko. Te zasady będą dotyczyły tak tych świąt, które przeżywamy w domu, w rodzinnym gronie, jak też wszelkich wigilii firmowych, kolacji firmowych, wydarzeń, które są dla nas ważne i w ogóle, które odbywają się w grudniu, bo zaczniemy naprawdę z wysokiego C na C. Zapraszam na odcinek. Wysokie C na C to cekiny. Drogie panie, nie noście stylizacji w cekiny podczas świąt. Gdy patrzę na ofertę sieciówek, to mam nadzieję, że sieciówki naprawdę oferują te ubrania na Sylwestra, który się zbliża, a nie na święta, ale niestety, gdy widzę propozycje stylizacji na święta w wielu miejscach, to te cekiny się pojawiają. Spotkania, kolacje świąteczne, obiady, to nie jest Sylwester. To jest typowe niedostosowanie sytuacji stroju do sytuacji i do okazji. Cekiny w ogóle same w sobie to tak raczej średnio elegancko wyglądają, ale już podczas świąt dużo ich się naoglądamy i jeśli chcecie się prezentować elegancko, to ja Wam bardzo, bardzo te cekiny odradzam. I drugim ubraniem, właściwie typem ubrań, które Wam odradzam, to są ubrania seksowne. O tak, jeśli sobie będziecie przeglądały media społecznościowe w okresie świąt, to zobaczycie, ile tam stylizacji, które nadawałyby się na randkę, pojawia się w święta. Wiecie, białe koszule, a pod tym czarna bielizna, żeby wyglądać tak stylowo, albo głębokie dekolty, albo sukienki kończące się gdzieś właściwie tu, gdzie kończy się normalnie bluzka. No i ja Wam tego nie polecam. To naprawdę nie jest eleganckie. To są święta, to jest czas rodzinny, to nie są randki, to nie są jakieś wyjścia z koleżankami. Nie, to są święta. Seksowne ubrania, nie ma dla nich miejsca. Jeśli zastanawiacie się, czy jakiś dekolt jest zbyt głęboki, to tak jest za głęboki. Jeśli zastanawiacie się, czy sukienka jest za krótka, to tak jest za krótka. Jeśli zastanawiacie się, czy jakieś wycięcie nie jest zbyt głębokie, to tak jest zbyt głębokie. Bo nasza intuicja działa całkiem dobrze, a jeśli dążycie do tego eleganckiego wizerunku, to prawdopodobnie jesteście już na to wyczulone i po prostu podpowiada Wam intuicja, że to nie jest to. Jeśli już na przykład decydujecie się na spódnicę, która jest krótsza, to pamiętajcie, żeby zabudować górę, czyli na przykład bluzka z długim rękawem bez dekoltu, bo nie ma nic gorszego, gdy jesteśmy rozebrane z każdej strony. Jest zasada w elegancji. Odkrywam jedno, zakrywam drugie. I generalnie ja Wam proponuję w te święta bardziej zachowawczy strój. Trzecim świątecznym grzechem, o którym muszę powiedzieć, są kapcie. Wiecie, ja wiem, że po domu się nosi kapcie, że ma nam być wygodnie, ale nie wygląda to elegancko, gdy jesteśmy elegancko ubrane, a wiem, że w święta jednak staramy się wyglądać ładnie, dlatego czasami popełniamy błędy, bo aż za bardzo chcemy. I do tej naszej eleganckiej sukienki, spódnicy, nawet spodni zakładamy kapcie albo chodzimy w skarpetkach. Oczywiście wiem, że usłyszę od Was argumenty, że tak jest mi wygodnie i tak dalej, ale jeśli zasiadacie do tego stołu, jeśli przyjmujecie gości, to jest ten moment, kiedy warto ten strój dostosować i założyć jakieś buty, które są zmienne, które są wyczyszczone. To nie muszą być oczywiście szpilki. Płaskie buty, zawsze w butach wyglądamy inaczej niż wyglądamy bez butów, bo buty są naturalnym elementem naszej stylizacji. Wspomniałam o spodniach i czwartym elementem, który proponuję, żebyście unikały, to są dżinsy. Ojej, jak my bardzo weszłyśmy w dżinsy. Dżinsy to nie są spodnie na taką okazję, ani u kobiet, ani u mężczyzn. Dżinsy to są spodnie, które w ogóle mają swój początek w takich spodniach robotniczych, a nie spodniach świątecznych. Jest mnóstwo innych spodni, jeśli lubicie spodnie, które będą wyglądały elegancko i z całą pewnością nie są to dżinsy. Dżinsy połączone z białą koszulą i czarnym biustonoszem to jest klasyk, który będzie się pojawiał. Ja wiem, ale to nie jest strój na taką okazję. Ja w ogóle bardzo, bardzo, bardzo nie lubię widocznej bielizny. Uważam, że wygląda to nieładnie po prostu. Nawet nie mam na myśli tego, że wulgarnie, ale po prostu nieładnie. A dżinsy na święta się nie nadają. Tak jak nie nadają się dresy i leginsy. Naprawdę już w każdej życiowej sytuacji musimy być w dresach i leginsach?
Wiem, że w święta będziemy z najbliższymi, często spędzamy je tak właśnie kanapując i dla niektórych takim naturalnym elementem może być to właśnie, że sobie tam leżycie w tych dresach. No dobrze, to jest wasza sprawa. Generalnie to, czy chcecie wyglądać elegancko, czy nie, to jest wasza sprawa. Mam nadzieję, że nikt nie podejrzewa, że w dresach podczas świąt można wyglądać elegancko, ale przynajmniej na tę kolację czy na jakieś spotkanie, obiad warto się przebrać. Na pewno macie w szafie ubrania, które będą wyglądały lepiej. Leginsy to nie są eleganckie spodnie. Leginsy to są rajstopy tylko z obciętymi stopami. Leginsy nie nadają się na święta, tak jak jeansy się nie nadają na święta i tak jak dresy się nie nadają na święta. Otrzymałam taką wiadomość od jednej z moich obserwatorek, jak powinna się zachować, gdy jej teść w połowie kolacji wigilijnej przebiera się w dres i czy reszta też powinna się przebrać. No ten teść nie zachowuje się zbyt ładnie, zbyt elegancko, pokazuje tak troszkę odmienny stosunek do tych świąt i nie polecam, żeby dostosowywać się do takiego zachowania. To od nas zależy, czy my chcemy te standardy trzymać, czy chcemy podążać za tłumem i je po prostu zaniżać. Tak często próbujemy się wyróżnić w towarzystwie, na przykład właśnie zbyt odkrytym strojem, bo chcemy pokazać jak najwięcej kolory, wzory, wszystko naraz. I nie dostrzegamy, że najłatwiej dzisiaj to jest się wyróżnić elegancją. Klasyką. Klasyka zawsze się obroni, drogie panie. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w święta, to to, żeby nie nosić ze sobą tych wielkich toreb. Obserwuję to często, że ktoś na przykład wybiera się do kościoła albo w odwiedziny do rodziny z taką wielką torbą, w której jest cały świat. Oczywiście ja mam świadomość, że na przykład jeśli ktoś jest mamą czy tatą, to musi mieć w tej torbie jakieś rzeczy dla dzieci. Tak, to są takie sytuacje, ale jeśli nie potrzebujecie mieć ze sobą całego świata, to mniejsze torebki sprawdzą się dużo lepiej. Wielkie torby, szoperki mogą być przydatne do pracy, na zakupy, gdzieś, gdzie przenosicie coś, ale nie w święta. Mniejsze torebki się przydają. Polecam rezygnować z tych wielkich toreb i wybrać coś mniejszego, co wygląda bardziej elegancko. I kolejną rzeczą, z której warto zrezygnować w święta, są puchówki. Każda elegancka kobieta powinna mieć w swojej szafie płaszcz. Każda. Nie trzeba wydawać fortuny. Czasami z drugiej ręki, dosłownie za grosze, jesteśmy w stanie kupić ładny płaszcz, tylko trzeba się wysilić, bo jeśli mamy do dyspozycji duży budżet, to dużo łatwiej oczywiście jest nam poszukiwać tego typu rzeczy. Jeśli mamy mniejszy budżet albo chcemy mniej wydawać, to wymaga już większego wysiłku, coś za coś. Ale no, puchówka to jest kurtka taka bardzo techniczna, ona się będzie nadawała w góry, na jakiś spacer, może tak na co dzień, jeśli jest bardzo zimno, ale też nie przesadzajmy, bo grudzień w Polsce, zobaczmy jak będzie w tym roku, ale teraz zazwyczaj już nie jest zbyt mroźny miesiąc, to nie jest to, co pamiętam pewnie wiele z Was też z dzieciństwa, że było zimno, minus 20 stopni, śnieg po kolana prawie, no nie wiem, czy ja pamiętam śnieg po kolana, ale było zimno, a teraz pewnie będzie koło zera, albo i nie. I ta puchówka nie jest potrzebna. Nie wygląda elegancko. Poszukajcie płaszczy. Jest takie zdjęcie, na przykład premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie on miał na sobie garnitur właśnie, szedł z żołnierzami chyba i miał do tego garnituru puchówkę. Fatalnie to wygląda i odradzam Wam wybieranie tego typu stroju. Często też widzę na przykład kobiety, które są, widać, że są gdzieś elegancko ubrane, bo coś spod spodu im wystaje i ta puchówka po prostu na nich. Tego nie polecam. I teraz no, można to trochę zaklasyfikować jako ubranie, ale wzorki na paznokciach. To będzie kontrowersyjne, wiem, w komentarzach. No bo święta, fajnie mieć jakiegoś renifera, coś. Paznokcie najbardziej eleganckie są w ogóle naturalne paznokcie. Bardzo zadbane o naturalne paznokcie, najtrudniej jest dbać, ale naturalne. Drugie to takie, jak ja noszę, to są najczęściej, jakie noszę, to są paznokcie pomalowane, ale w kolory takie naturalne. Rozbielony róż, beże. Czy my mamy 5 lat, żeby sobie takie reniferki na sobie nosić jak dzieci? Po drugie, pamiętajcie, że dla mnie wygląd moich paznokci to jest element mojego stroju i paznokcie, które są w kolorze naturalnym pasują do wszystkiego, a paznokcie, które są kolorowe bardzo mocno się wyróżniają i na przykład gdy mówicie, gestykulujecie, to ludzie najpierw patrzą na wasze paznokcie, a dopiero na to, co macie do powiedzenia. To jest szczególnie ważne w biznesie. I ostatnia rzecz, taka, którą lubi bardzo wiele osób, wiem, ale ja odradzam noszenie świątecznych swetrów, szczególnie
podczas tych właśnie najbardziej eleganckich elementów. Wiem, że są rodziny, w których właściwie tradycją jest, że ma się świąteczne swetry, cała rodzina je zakłada do stołu. W porządku, jeśli taka jest tradycja, tak się dobrze czujecie. Ale jeśli chcecie budować wizerunek eleganckiej kobiety, to świąteczne swetry z jakimś reniferem, z czymś takim, nie do końca Wam się dobrze sprawdzą. Jeśli już chcecie nosić swetry w święta, to polecam bardziej stonowane wzory, a te takie kolorowe, ja w ogóle takiego nie mam w swoim szafie, mimo że nieraz mnie kusiło takie chwile słabości, fajnie by było w takim, ale nawet te świąteczne swetry potrafią wyglądać lepiej i gorzej. Gorąco też ostrzegam Was przed podróbkami swetrów Ralpha Laurena, bo jest ich bardzo dużo. Mr. Vintage, Michał Kędziora, stworzył na swoim profilu na Instagramie taki post właśnie, jak odróżnić podróbę od oryginału. Bardzo Wam ten post polecam. Dajcie mi koniecznie w komentarzach znać, czy Wy lubicie świąteczne swetry i czy na te najbardziej eleganckie wydarzenia Waszym zdaniem są właściwe, czy może niekoniecznie. I w ogóle dajcie mi znać, co Waszym zdaniem sprawia, że ten wygląd podczas świąt nie jest elegancki, a co może dla Was jest takim ważnym elementem. Może nie zgadzacie się z którąś z moich porad, chętnie to usłyszę. Aha, jeszcze pamiętajcie, tego nie miałam w planach, ale uważajcie na te wszystkie świąteczne sukienki, które są wykonane. O, to będzie bardzo popularne w święta zawsze jest. Takie welurowe sukienki, bo te welurowe sukienki są najczęściej wykonane z plastiku. Będziecie się w tym pociły, to wcale dobrze nie wygląda, to się błyszczy, to ładnie wygląda na zdjęciach, trochę gorzej na nas, więc na to też uważajcie. Jeśli nie macie jeszcze prezentów na święta, to w prezencie na święta polecają się wciąż moje książki z klasą na każdą okazję, z klasą w Ademekum współczesnej damy i z klasą w biznesie. I jeszcze jest czas, jeśli oglądacie ten film, to spokojnie te książki do Was dojdą przed świętami, bo pamiętajcie, że wysyłamy w następnym dniu roboczym, więc te do 22, myślę, złożone zamówienia powinny do Was pod choinkę dotrzeć. Ja w opisie tego filmu jeszcze potwierdzę, do którego składamy zamówienia, żeby na pewno do Was dotarły i z klasą polecają się na święta. Za tydzień filmu nie będzie, za tydzień jest Wigilia, odpoczywam i Was też zachęcam do odpoczywania, a my widzimy się w takim razie za 2 tygodnie i życzę Wam wspaniałego dnia. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z wszystkimi filmami. Do zobaczenia.